Witam wszystkich, ja jestem Krwawy Joe. Kontynuujemy naszą przygodę w Baldur's Gate 3. Przed nami na wyciągnięcie ręki motor ficzny, który potrzebny jest nam do uwolnienia gitjańskiego księcia. Fałszywie się przedstawiłeś, okradłeś mojego pana, teraz chcesz po prostu odejść? Jak tylko przekroczysz próg tej komnaty, rozpęta się piekło. Beznadziejna sytuacja. Tak, młot jest nasz. Mamy w rękach narzędzie do uwolnienia Orfeusza. Do podmiasta. Vos musi usłyszeć o naszym zwycięstwie. Gdy następnie wejdziemy w astralny pryzmat, uwolnimy Orfeusza. Na razie trzeba się skupić. Rafael wróci odebrać swój skarb. To nasza szansa, żeby odkryć, jak bardzo ten diabeł tak naprawdę krwawi. No to wygląda, że nie unikniemy konfrontacji w końcu z Rafaelem. Także no oby. Jeszcze zerkniemy sobie, co powiedział Nick dokładnie, bo chcieliśmy uratować też nadzieję. Czemu nie? Tam jakieś rozmowy nad... O, jest skarbiec. No właśnie, do tego skarbca chcielibyśmy się koniecznie dostać. Pewnie dopiero jak zabijemy Rafaela, to by było spoko. No i potem... Mam dobre wieści i złe wieści. I jeszcze gorsze wieści. Dobre wieści. Masz to, po co przyszedłeś. Udana wizyta. Wielki sukces. Fantastyczna robota. Złe, kiedy tylko wyjdziesz z tej komnaty, tyle rzeczy stanie w ogniu, w tym również ty. Ale to nic takiego, prawda? To piekło. Spodziewałeś się, że będzie gorąco. Najgorsze wieści są takie, że Rafael zmierza do domu i Rety, ale szaleje ze złości. Ale ty to zaplanowałeś, wiem o tym. Masz wszystko pod kontrolą. To bardzo ważne, żebyś nie panikował, nawet jak z gorąca wyparują ci oczy. Chodź do mojego więzienia, weź młot, rozbij moje łańcuchy i wtedy odjedziemy w dowolnym kierunku. Już tam idę. Bierz się, raz, dwa, jeśli łaska. Dobra, skoro walka, to jeszcze co możemy sobie dopomóc? Mikstura. Nie zrobię sobie szybkości. Leczenia też. Dobra, to idziemy. Ty dłużnicy przeciwko mnie. Faktycznie coś tam się pali. Feel the backhand of justice. Ty dłużnicy przeciwko mnie. No zmierzamy w tą, na tą chwilę. Żeby uratować tą nadzieję, faktycznie. Gdzieś tu pod tu były te drzwi do tej, kurde, do tego jego skarbca. No to też by się przydało zrobić. Tylko nie jestem pewien, jak my tam wejdziemy jeszcze. Another fight. Let's go. Try me. Okej, zamienił się w mściwego odyńca z jakiegoś powodu. I'm ready. Have to keep going.
No, co, coś będziesz robić? A kulka przyjechała. Okej, czyli ogień ogólnie naszym wrogiem na tą chwilę. No time to waste. You bow or break. Taka kula przesadzona 200. Dobra, tego mam z głowy. To też się w jakiegoś kurwa odyńca zmieni, czy coś jakieś inne gówno? Kurde, piekielna kula nieźle daje. Ją zniszczyć jak najszybciej. No choice but to keep going. Can't afford to let up. Co ty odejdź, bo to jest za grubo dla ciebie. Łyknij samo na razie. Takie akcje oni odwalają. Survival is all that matters. Czy żyjesz? Kiedy zabrakło komórek czarów, trochę chujowo. Okej, no. Nie było tu... Wiesz, chodź tu, chodź tu. Nie było jakoś chuj wie ile tego... tych przeciwników, a wpierdol był. I nie możemy iść do obozu. Nie ma czasu do stracenia, chodź szybko, chodź już. No tak, tam nam stoją na drodze skurwysyny.
Okej, no łatwo nie będzie, się okazuje chyba. Tutaj ten skarbiec, ale nie wiadomo jak go otworzyć. Znaczy najgorzej z tym leczeniem teraz trochę. Mamy trochę mikstur. Zdrowiająca modlitwa. No nic, idziemy. Ewentualną ochronę przed ogniem jeszcze może. Odporność na ogień. 6. A jak długo to będzie? Do następnego długiego odpoczynku. Dobra, to wypij. Justice walks on 4 feet and sleeps in my boot. No, chociaż trochę powinno pomóc. Nie chcemy tej nadziei zostawić i chcielibyśmy jeszcze do skarbca się dostać, tak naprawdę. Może najlepiej by było ich ustrzelić. Bo i tak wybuchną, zamieniając się w jakieś gówno. Robiąc przy okazji kuku tam. Ja mu nawet nie dałem. Nic dystansowego. Jak się mają zamieniać, to niech się zamieniają, ale nie przy nas, bo to od razu wybucha. Nie podchodź. Dobra, pozamieniali się. Jeszcze tutaj są. Dwóch. I have missed this. The adventure, the danger, the kicking of butts.
Tak, no musiałbym mieć najpierw taką broń. Dobrze. A, pozamieniali się w coś, mieli tam pozamieniać. Jednego się obawiam tylko, jeżeli będziemy musieli się z Rafaelem skonfrontować, to ciężko z leczeniem. W sensie, że mamy dużo eliksirów, ale... No... A, damy radę pewnie. Ten łatwo. A, możemy do niego iść się wyleczyć, do tego, do komnat, kurde, tylko że tam też pewnie czekają wrogowie po drodze. Tylko że właśnie, jak my tam pójdziemy, to on może już tam być. A to już trochę gorzej. Minsk will not judge. I am fury. I am death. Tam jest jeszcze jeden. Co ty mi tu uciekasz? No co ty liczysz? Ech. Swallow your battle cries, fiend, and wash them down with steel. To jest całe twoje leczenie? Jezu, czy trzeba ogarnąć? Jeszcze w sumie Minsk ma jakieś czary delikatne. Trafiłem. A, to woda. Znaczy to woda by się przydała. Ja gdzieś tu mam. Pamiętajmy, że mamy wodę święconą. Może się przydać. O, zostało, dobra. Leczenie. Podzielimy, damy z 2 Mińskowi. Dobra, to jest darmowe, to na razie się podleć tak, skoro nie możemy. Ogólnie wiecie, łatwo by było teraz uciec, no nie?
Centralnie, ale no kurde. Spróbujemy jeszcze, w tym skarbcu coś ma być. Spróbujemy, no, zapiszę. I spróbujemy coś jeszcze wskórać. My faith will guide me. Take your hand. What to do? Dobrze. Te Gunwa nic przy sobie nie mają. Idziemy po nadzieję. I tu czeka jeszcze jeden. Okej, z jakiegoś powodu nie mogę strzelić. Przeszkadzają mi schody chyba. Za daleko. Ale wciąż ścieżka zablokowana, kurde, no to trudno, chyba musimy podejść. Bo tylko obrażenie zgarniemy. Dobra, idę. May the gods take you first. Ja bym się odsunął kawałek, żeby mi nie wybuchnął na mordę dosłownie. O, jeszcze kula jebana jedzie. Musi podejść tak blisko, ta. Teraz kula. Kurwa, tu ktoś idzie? No nie, on się zamotał tam. Ta kula też tu przyjechała, chuj wie skąd. Jak do tego skarbca się dostać? Nawet nie próbowaliśmy w sumie. Najlepiej to jakbyśmy sobie oczyścili w ogóle to miejsce, wiecie o co chodzi. I kurde... No wiecie o co chodzi. I rządzili sobie tu. Kurwa z tą kulą teraz. Jeszcze nie będę trafiał, to. Ale słabe obrażenie, ja pierdolę. Nie, musimy odejść, bo mnie te drzwi wkurwiają, bo nie wiem, z jakiegoś powodu te drzwi to jest jakiś, wiecie, element taki, który
jak widzimy, on jest ważniejszy, nieważne co jest za nimi, nie? I będzie mi się mylić. Dawaj, sprint. Ty się najlepiej nie zbliżaj. Straszny wpierdol, no nie? Czekaj, jakbym wodą obrzucił, to by coś dało. Odporności różne, niepodatności. Nie widać żadnych słabości. Trzeba napieprzać. Jak tu jesteśmy, to chyba... Znaczy, powinniśmy iść po tą nadzieję, to pójdziemy po tą nadzieję, dobra. Ale później pójdziemy tam do tego skarbca, to trzeba będzie wejść do komnaty Rafaela, się podleczyć, pewnie to go spotkamy i nie unikniemy z nim walki, coś podejrzewam. Jakbyśmy wszystko rzucili, to może udałoby nam się spierdolić. Może. Teraz tego portalu to nie widać, ale zakładam, że on tam jest. Ten sobie może postrzelaj. Takie bydle, a my czasami nie trafiamy, to też mnie dobija. Kurwa, zwinna kula. Proponuję odsunąć się. Okej. Okay. I znowu pobijani mocno, mocno. Ten ogień piekielny, to on zniknie? Zniknie. No nie wiem, spróbuję na razie zapisać. Czary się pokończyły. To teraz na przypale takim trochę spróbujemy tam centralnie iść. Tu jeszcze nie potrzebno do tych zewnętrznych portali nigdy. Kurwa, nigdy tu nie wszedłem jeszcze. Bo to jest jakaś spora komnata. Okej, mamy więzienie. Ty
Ostrożnie, strażnik więzienny połknie cię w całości, jeśli zrobisz choć jeden krok, a będąc pożranym nie zdołasz mnie ocalić. Znalazłeś moje więzienie, moje ciało jest skute łańcuchami nieco dalej. Cały dom się wali, a Rafael spaceruje sobie po sferach, próbując złapać mysz. A teraz zamachnij się tym wielkim piekielnym młotem, rozbij moje okowy i zabierajmy się stąd. Czas ruszać do boju z nadzieją i modlitwą na ustach. Okej, to Rafael tu będzie. Jakieś rady przed walką z Rafaelem? Nie rób tego. Ale jeśli musisz, dopilnę, by mieć mnie u boku. Kiedy jest wściekły, popełnia błędy, a widok mnie na wolności rozjuszy go jak berserkera. Do dzieła. Brzmisz, jakbyś był odważny, ale tak naprawdę nie mamy wyboru. Okej, czyli ona może nam się nawet przydać w walce z Rafaelem, która pewnie się wydarzy, bo my mamy zamiar iść do jego skarbca i próbować go otworzyć, a więc będziemy chcieli się podleczyć u jego tam w kranie, w jego komnatach, więc prawie na pewno będziemy z nim walczyć. Póki co spróbujmy uwolnić nadzieję. Gdzie jest ten młot w ogóle? Też obrażenie jakieś takie, kurwa, średniawe, nie? Gorsze niż to, co masz. Wyzwalający cios. Plus 3. Półtora ręczny. 5-14. 6-19. 10-23. 10-23 nagle teraz, no, coś tu nie gra czasami. Tak czy siak, no to ten, spróbujemy uwolnić nadzieję, spróbujemy zrobić wszystko prawdopodobnie tutaj. Trochę cienko z tym leczeniem. Obozu nam się nie uda rozbić, więc będziemy się starali. Dzięki, że wpadliście, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie, zajrzyjcie do innych filmów na kanale i do zobaczenia już wkrótce. Na razie. Dzięki za oglądanie. Jeśli lubicie gry kooperacyjne, sprawdźcie mój drugi kanał, na którym ogrywamy wszystkie gry na minimum dwie osoby. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. A jeśli lubicie brać udział w transmisjach na żywo, zapraszam na kanał Krwawy Joe Live i do zobaczenia na streamach.